Szanowni Państwo, rozpoczynamy panel Trendy przyszłości w polskiej energetyce. Zaprosiłabym do panelu z naszych serdecznych prelegentów. Zapraszam Gerarda Burle, dyrektora of Energy Activities Veolia Central and Eastern Europe, pana Jarosława Dybowskiego, dyrektora wykonawczego do spraw energetyki PKN Orlen, pana Kamila Kamińskiego, wiceprezesa zarządu do spraw klienta i wsparcia korporacyjnego Tauron Polska Energia, pana Jacka Kościelniaka, wiceprezesa zarządu Energa S.A., pana Mirosława Kowalika, prezesa zarządu Enea S.A., Grzegorza Należytego, członka zarządu Siemens, dyrektor generalny Power Generation i pana Romana Szweda, prezesa zarządu Atende. Szanowni Państwo, no dzisiaj zmierzymy się w trakcie naszego panelu z trendami przyszłości w polskiej energetyce. Będziemy mieli taki motyw przewodni i od tego bym chyba zaczęła. Jakie tendencje zbudują przyszłość polskiej energetyce? Na agendzie wszystkich międzynarodowych koncernów energetycznych RWE, Innogy, Engie, EDF-u i koncernów amerykańskich. Priorytetem jeden jest absolutnie digitalizacja. Dopiero kolejne miejsce mają dyskusje o regulacjach, energetyce rozproszonej. Digitalizacja jest na pewno tematem numer jeden, gdzie firmy szykują swoje przedsiębiorstwa na to, jak być digital. Chciałam panów wszystkich zapytać o to, jak to się ma do Polski, jakie miejsce ma ta digitalizacja, jak z perspektywy przedsiębiorstw i dostawców różnych rozwiązań ma się polski rynek, jeżeli chodzi o dojrzałość w zakresie rozwiązań digitalizacyjnych. Poproszę o odpowiedź wszystkich prelegentów i rozpoczęlibyśmy dyskusję od odpowiedzi pana Gerarda. Dziękuję bardzo. Okay, dobrze. If I speak about digitalization, cyfryzację, I think we should not start by digitalization because for me this is the cherry on the cake. Zacząć, bo to jest before you need wisienka the cake, na torcie, ale zanim najpierw potrzebujemy tego tortu, więc jeżeli mówię o biznesie, dystrybucji sieci, zanim będziemy mogli tę wisienkę umieścić na torcie, zatem z inteligentną siecią, inteligentnym monitorowaniem sieci, zanim do tego dojdziemy, musimy zejść stopień niżej, pompy, rury przesyłowe, aby wszystko, te wszystkie niższe poziomy oprzyrządowania, sprzętu, pomiary, aby to doprowadzić do porządku i dopiero potem do tego możemy nałożyć nasze oprogramowanie, które miałoby tym zarządzać. Jako przykład Warszawy, ale tak samo jest w Łodzi czy w Poznaniu. Więcej 3 do 5 lat zajęło nie tych wszystkich szczebli, wymiana sprzętu do zainstalowania zdalnych urządzeń krok po kroku i dopiero skończyliśmy i teraz mamy tak naprawdę ten całościowy obraz sieci. Znamy średnice, miejsca, rur. Wszystko to jest potrzebne. Nie możemy mówić tylko o tym efekcie finalnym. Być może, gdy mówimy o nowym sprzęcie, to możemy od razu przejść do cyfryzacji, jednakże w większości przypadków w branży już mamy do czynienia ze starym, istniejącym sprzętem, więc mówiąc, że chcę pójść w stronę cyfryzacji, żeby zwiększyć wydajność, trzeba najpierw wykonać wszystkie te poprzednie kroki, czyli nie zaczynajmy od góry, zaczynajmy od samego spodu. Oczywiście potrzebna nam jest globalna strategia. Musimy już na początku samym wiedzieć, kiedy i gdzie ta wisienka będzie umieszczona na tym torcie, ale możemy mieć takie wydajne narzędzie, które będzie nas prowadzić. W Warszawie mamy 1700 podstacji. Nie skończyliśmy ich jeszcze wyposażać, ale skończyliśmy już powiedzmy z tymi najważniejszymi. Zimą musimy jakby prowadzić działalność, więc jakby staramy się to wszystko robić poza sezonem. 3 lata, 80 miesięcy, 3 razy, to jest ten czas potrzebny
umiejętności. To jest kolejna kwestia. Nie możemy zdecydować na papierze, dobra, chcę, aby moja sieć działała w taki sposób i to będzie działało dla każdego procesu. Musimy zaangażować właściwe osoby, zmienić ich nastawienie i uczyć ich, że będą teraz działać w ten sposób, że dać im narzędzia odpowiednie do pracy, aby móc skutecznie podejmować decyzje. Dla wszystkich pracowników mamy program szkoleniowy, ponieważ to nie są zmiany, które przebiegają z dnia na dzień. Musimy przyzwyczaić ludzi do pracy w nowym systemie. Klienci z kolei tak samo te zmiany muszą ich dotyczyć, jeżeli im nie wyjaśnimy tych zmian. Być może osiągniemy tylko 50% zamierzonych korzyści. Tak samo w kontekście podwykonawców naszych. Korzystamy z około 2000 dostawców, 85% to Polacy, ale musimy jakby pozyskać ich, myśleć w ten sam sposób i w zakresie nowych technologii. I musimy wszyscy iść w tym samym kierunku. To jest proces czasochłonny i dopiero potem możemy czerpać pełne korzyści. Jednakże te cele powinniśmy już mieć ustawione oczywiście na samym początku, jakby zmniejszenie strat cieplnych czy watowych, redukcja emisji, redukcja zużycia paliwa, redukcja temperatury. To jest bardzo ważne, ale jakby podsumowując to, tę moją wypowiedź, mówiąc o cyfryzacji w naszej branży, ale też po stronie klienta jest tak samo. Najpierw musimy przeprowadzić ocenę, musimy zapewnić sprzęt niezbędny do tego. Musimy przejść przez pewien proces, który pozwoli na mądre, inteligentne przejście przez tego procesu. Więc moje przesłanie jest takie, nie wierzmy, że w 6 miesięcy możemy przejść z tradycyjnego systemu procesu na cyfrowe. To jest niemożliwe. Pytanie do pana Dybowskiego. Panie dyrektorze, czy digitalizacja jest ważna dla Orlenu? Tak, oczywiście. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jak państwo wiecie, wybudowaliśmy niedawno jeden blok gazowy. W tej chwili oddajemy następny blok gazowy w Płocku. Są to bardzo nowoczesne jednostki. One już od samych podstaw były budowane jako nowoczesne technologie, w pełni opomiarowane. Ponieważ zgadzam się tutaj z przedmówcą, że rzeczywiście digitalizację trzeba od podstaw, trzeba najpierw mieć punkty pomiarowe, trzeba móc zebrać dane, a żeby dalej je obrabiać, żeby budować bazy danych, żeby je dalej analizować i tak dalej. I o ile łatwo jest w sumie wprowadzić digitalizację na poziomie, więc sprzedaży dla odbiorców końcowych, też jest to kwestia opomiarowania, ale tu jesteśmy już w Polsce dość mocno zaawansowani z tym, kwestia przetwarzania danych cyfrowych, czy powiedzmy w handlu, gdzie mamy system REMIT, który wymaga bardzo dużego jakby stopnia digitalizacji. O ile mówimy o wytwarzaniu, o przesyle, tam gdzie wszędzie mamy aktywa, no tam trzeba zacząć od podstaw. Trzeba mieć, ten sprzęt musi już być od samego początku przygotowany, przystosowany do tego, żeby te dane pomiarowe można było zbierać, żeby można było je dalej obrabiać, żeby na podstawie tego prowadzić dalsze analizy. I tutaj jest to, gdzie w polskiej energetyce zapewne potrzebujemy trochę czasu i stopniowo jakby będziemy dochodzić. Natomiast no, my w Orlenie o tyle, tak jak powiedziałem na samym początku, jesteśmy w dobrej sytuacji, że te dwie jednostki już są na tyle nowoczesne, na tyle dobrze opomiarowane, że przeskoczyliśmy jakby ten pewien etap. Inne bloki, które się w Polsce budują, Opole, Kozienice, Jaworzno, też uważam, że pewnie już są przystosowane, czy mają zupełnie inny sposób opomiarowania, zupełnie inną automatykę, w związku z tym tu też już jakby przeskakujemy pewien etap, więc program inwestycyjny w energetyce na pewno pomaga nam w digitalizacji jakby całego sektora, natomiast reszta bloków w ramach modernizacji, no na pewno też te procesy są prowadzone. W związku z tym ja bym chyba powiedział coś takiego, że ta digitalizacja w energetyce na pewno nabrała tempa i przyspieszyła, ale właśnie ze względu na to, że budujemy w tej chwili dość sporo nowych bloków, nowych obiektów, które przystosowane są już
do tego nowego sposobu przetwarzania danych. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, jak Tauron patrzy na digitalizację? Bardzo szerokie pojęcie, którym można by zająć całą dyskusję i moją wypowiedź. Natomiast z racji tego, że odpowiadam w grupie Tauron za obszar klienta, sprzedaży, więc pozwolę sobie w tym punkcie skupić głównie i spojrzeć przez ten pryzmat. To znaczy Tauron digitalizację widzi przez pryzmat oczekiwań klienta i tego, jak my możemy poprzez pewne możliwości technologiczne związane z digitalizacją sprostać tym oczekiwaniom. Jesteśmy w tej chwili w trakcie realizacji programu, który określamy wewnątrzkorporacyjnie pojęciem klient 360 stopni, ale to też oddaje ducha, dlatego że komunikując rynkowi ponad dwa lata temu, mniej więcej dwa lata temu, naszą nową strategię działania, uczyniliśmy klienta jednym z podstawowych asetów grupy Tauron. To budziło pierwotnie pewne kontrowersje, również moje wypowiedzi związane z tym, że nie tylko jakby tym głównym aktywem energetyki czy koncernu, w którym przyszło mi zarządzać, są bloki energetyczne, ale tak naprawdę tym głównym asetem jest 5,5 miliona klientów, którzy są w bazie klientów grupy Tauron. W tej chwili jesteśmy już po procesie budowania megaprocesu klient, który zintegrował obsługę klienta i ofertę dla klienta w ramach jednego portfela katalogu produktów i usług, które oferuje grupa Tauron. Bo chcę też powiedzieć, że mierzyliśmy się z tym, że jednak tego typu koncerny energetyczne były dotychczas bardziej luźno powiązanymi spółkami holdingowymi, gdzie każda w swoim zakresie realizowała pewne polityki handlowo-sprzedażowe. W tej chwili uchwyciliśmy to w ramach jednego procesu klient, gdzie zbudowaliśmy katalog produktów i usług. W tej chwili idziemy o krok dalej. Przy czym też chcę powiedzieć, że polska energetyka w kontekście digitalizacji mierzy się z wyzwaniami, które inne sektory, dużo bardziej jakby urynkowione i dotychczas dużo mocniej zorientowane na klienta, już mają za sobą. Mówię tutaj chociażby o sektorze telekomunikacyjnym czy sektorze bankowym. Więc z tego punktu widzenia my tutaj zasadniczo, mówiąc kolokwialnie, Ameryki nie odkrywamy, natomiast jest to na pewno gonitwa z czasem, dlatego że z kolei możliwości legislacyjne i rynkowe pozwalają tego typu operatorom, jak chociażby operatorzy telekomunikacyjni czy usług szeroko rozumianych bankowych czy finansowych, wkraczać na rynek obrotu energią czy rynek obrotu gazem. Z tego punktu widzenia my jako ci duzi, nazwijmy to giganci energetyczni, musimy być również dobrze przygotowani do tego, aby ta obsługa klienta i zarządzanie wiedzą o kliencie było realizowane tak, abyśmy przy tej coraz bardziej skomplikowanej ofercie, bo przecież to już nie jest tak, jak dotychczas tego typu spółki jak Tauron kojarzyły się głównie ze sprzedażą energii elektrycznej, od jakiegoś czasu wraz z liberalizacją rynku gazu również z obrotem paliwem, jakim jest gaz. Zresztą w tym zakresie jesteśmy absolutnie liderem, jeśli chodzi o zmiany sprzedawców gazu. Natomiast w tej chwili wkraczamy w kolejny etap, w etap, którym też wyznaczaliśmy trendy jako Tauron, czyli tych usług około energetycznych, a nawet czasami często nie kojarzących się na wprost z energetyką, czyli tak zwanych asystant związanych czy to z serwisantem, czy z elektrykiem. To są rzeczy, które wprost wpisują się w oczekiwania klientów, ale też powodują, że my musimy być dostosowani do tego, aby dobrze zarządzać wiedzą o kliencie, tak aby jedynym źródłem jak dotychczas wiedzy o nim nie był billing, tylko z prawdziwego zdarzenia podejście CRM-owe i tego typu systemy związane z digitalizacją, z robotyzacją też procesu obsługi klienta, ten słynny proces, znaczy słynny dla mnie, bo się, ale jeszcze nie tak powszechny, RPA związany z robotyzacją właśnie w obszarze obsługi klienta, coraz bardziej pewne zagadnienia wprowadza w pewien automatyzm, ale z drugiej strony w kontekście podejścia do klienta wciąż bardzo ważne jest to, abyśmy jako Tauron, jako grupy energetyczne mogli służyć też doradztwem klientowi. Znaczy ta obsługa klienta już jest też często nie tylko i wyłącznie zorientowana na samą sprzedaż jako taką, ale też doradztwo, biorąc pod uwagę też jakby już taką multiproduktowość usług i produktów, które grupy energetyczne, w tym Tauron, oferują. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, czy digitalizacja jest ważna dla energii? Może
Zacznę od Enei, okay. Bo tam prezesa, prezes być może dotrze do nas. Ja myślę, że mówię, zagadnienie jest bardzo szerokie, bo patrząc na to, na postęp technologiczny, bo postęp technologiczny, tutaj czasami skupiamy się na pewnych urządzeniach wytwórczych, tutaj koledzy wspomnieli, ale jeżeli mamy grupy zintegrowane pionowo, to praktycznie ta automatyzacja powinna się zaczynać od pierwszego elementu łańcucha wartości firmy. W naszym wypadku to jest kopalnia Bogdanka i tutaj mówimy o pewnej, dlaczego automatyzacja to jest pewne optymalizowanie procesów po to, żeby wykazać się operacyjną efektywnością i do tego to służy. Drugi z elementów łańcucha wartości to jest wytwarzanie. Wytwarzanie z różnych paliw. Patrząc na strukturę obecną Enei Miksu, no to tak jak tutaj kolega wspomniał z Orlenu, mamy jeden z najnowocześniejszych bloków i on jest no, dość mocno zautomatyzowany. Patrząc przez ten pryzmat, chodzi o jego sprawność i chodzi o jego włączanie, wyłączanie do sieci, to jest praktycznie, odbywa się bardzo sprawnie, już nie potrzeba, dużo ręcznych prac zostało wyeliminowanych i oprzyrządowanie na tych elementach już jest bardzo wysokie i możemy czytywać wiele informacji, które pomagają w takiej bieżącej diagnostyce i w diagnostyce długofalowej. Jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, to SCADY, mówimy o wiatrakach, mówimy o innych elementach fotowoltaika, czy pozostałe obszary wytwarzania, bym powiedział generacji, też muszą być zautomatyzowane po to, żeby właściciel mógł właściwie podejmować decyzje ekonomiczne, czyli mówimy dalej o pewnej efektywności operacyjnej. I teraz ten element najważniejszy, o którym tu mój przedmówca mówił, chodzi o sieci i chodzi o dostawę energii elektrycznej do klienta. Tam jest, bym powiedział, największe pole, jeżeli mówimy o digitalizacji. Chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej zautomatyzowali. Mówimy o tak zwanych smart gridach, mówimy o smart home, tak, takie produkty posiada, ale do tego jest potrzebna bardzo głęboka modernizacja istniejących sieci i powstawanie nowych, po to, żebyśmy mogli odpowiednio być wyposażeni w narzędzia, które będą szczytywały te dane i przetwarzały. Jeżeli nie będzie tych narzędzi, no to nie będziemy mogli dotrzeć do klienta z odpowiednią ofertą i z odpowiednią obsługą. I to są, bym powiedział, takie elementy systemowe, na które trzeba spojrzeć, i czyli na tym dwóch ostatnich elementach łańcucha wartości firm zintegrowanych jest największe pole do popisu, jeżeli chodzi o digitalizację. I Enea, mówię, w tym kierunku działa, automatyzuje swoje sieci, potrafimy bardzo automatycznie działać na pewne elementy awaryjne, zwarciowe, izolujemy te sieci, nie potrzebujemy już załóg, żeby wyjeżdżały, bo potrafi się automatycznie wydzielić i zbypassować uszkodzony odcinek praktycznie w czasie online. Jeżeli mówimy o innych elementach, to jest AMI, to są te wszystkie sprawy związane z jak najlepszym jakościowym zapewnieniem dostaw prądu elektrycznego do klientów. I tu są wskaźniki SAIDI i SAIFI. To jest pewne narzędzie, które URE stosuje, żeby wywołać impuls inwestycyjny w tym zakresie. No i to co powiedzieliśmy, digitalizacja może doprowadzić do nowych linii biznesowych, nowych modelów biznesowych z klientem, bo klient jest w centrum naszej uwagi. Jeżeli będziemy patrzyli na to, to musimy sprostać oczekiwaniom klienta. Mówimy o internecie rzeczy, mówimy o obsłudze jego urządzeń w taki sposób, żeby najbardziej efektywnie wykorzystywać tą energię, tak? To tutaj jest pewien dylemat, tak? Jako firma zintegrowana pionowo chcielibyśmy jak najwięcej energii sprzedawać, a tutaj mamy dylemat, że chcemy tego klienta w jakiś sposób wyposażyć w narzędzia inteligentne, które dają mu optymalny wariant wykorzystania energii elektrycznej, czyli jak najtańszy, bo to jest perspektywa klienta. No i tutaj jest duże pole do popisu, tutaj mówię, robimy wiele analiz, jak najlepiej ulokować taki produkt lub model biznesowy, żeby tego klienta
praktycznie no, przekonać do siebie i świadczyć mu takie doradztwo i takie urządzenia, żeby on był zadowolony i żeby nie zmieniał dostawcy energii elektrycznej. Dziękuję bardzo. Panowie, oczami firm, które dostarczają rozwiązania dla energetyki z zakresu digitalizacji, jak panów oczami wygląda obraz polskiej elektroenergetyki, obraz przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o digital? Poprosiłabym o komentarz pana Należytego i pana Szweda. Ja może powiem tak, trochę odnosząc się do pani pytania, które było pytaniem z tezą jednocześnie, bo zadała pani pytanie, dlaczego digitalizacja stała się numer jeden na agendzie europejskich firm wytwórczych. I myślę, że odpowiedź jest tutaj dosyć prosta i jednoznaczna, mianowicie digitalizacja została zdefiniowana jako szansa i nadzieja firm energetycznych na ucieczkę do przodu. Bo idąc krok dalej w tej analizie dojdziemy do wniosku, że patrząc na wyniki w top 20 firm energetycznych w Europie, 14 z nich przynosi straty. Tak, 14 z nich generuje straty rok do roku. To jest niebywały efekt, ale efekt jest tego taki, że te firmy energetyczne w Europie bardzo dużym, od wielu lat definiowały swój model biznesowy i swój biznes case funkcjonowania w oparciu o systemy wsparcia. Systemy wsparcia mają to do siebie, że się zmieniają albo znikają, co powoduje, że musimy i digitalizacja jest tym elementem, który powoduje, że daje szansę na ucieczkę do przodu, to znaczy na zmianę modelu biznesowego. I teraz możemy popatrzeć na z dwóch kierunków, od góry i od dołu. Od dołu digitalizacja daje szansę uproduktywnienia istniejącej floty wytwórczej. Co tutaj mam na myśli? Mam na myśli o tym, że jeśli zaczniemy, to co mówił pan dyrektor z Orlenu, czyli opomiarowanie istniejących elektrowni daje szansę rzeczywiście zbierania dużej ilości danych, które można analizować. Można myśleć o tym, jak zarządzać elektrowniami w sposób preventive maintenance'owym, a nie w sposób reaktywnym, czyli redukować czasy przestojów. To zmniejsza koszty OPEX-owe funkcjonowania tych elektrowni, ale też emisję CO2, która będzie coraz większym kosztem w funkcjonowaniu każdej elektrowni. To jest duża część, gdzie digitalizacja rzeczywiście może posłużyć nam wszystkim do uproduktywnienia istniejącej floty wytwórczej i w związku z tym będziemy w stanie wytwarzać megawatt taniej niż w tej chwili. To jest jeden z elementów. A drugim elementem, który jest moim zdaniem jeszcze ciekawszy, to jest próba znalezienia w digitalizacji, czyli takim modelu biznesowym opartym o big data, informacji, jak standardowa firma energetyczna może zacząć być firmą energetyczną bazującą na nowym modelu biznesowym. Tutaj przykładów może być wiele, bo są już takie startupy, które na przykład prowadzi E.ON czy RWE, które zakładają dostawy energii elektrycznej do domów za darmo. Bo zbierając informacje z inteligentnych liczników, dokładnie wiedzą, jakie potencjalne zapotrzebowanie jest klienta końcowego na jakie artykuły, na przykład spożywcze albo chemiczne, co zaczyna skutować faktem, że firma energetyczna przestaje być czystą firmą energetyczną, a zaczyna konkurować z dyskontami dostarczającymi produkty swoim klientom. W związku z tym będziemy widzieli takie zjawisko, jak przechodzenie trochę w lewo i w prawo firm energetycznych, poszukując nowych źródeł przychodów, nowych modeli biznesowych w oparciu o inne rzeczy niż wytwarzanie, dystrybucja i energii elektrycznej i wystawianie za to rachunków. I digitalizacja jest na to odpowiedzią, w związku z tym szansa na zmianę modeli biznesowych, szansa na pozyskiwanie nowych przychodów oraz też optymalizacja istniejącej floty wytwórczej, to jest to, co będzie dużą funkcją digitalizacji już teraz powoli i w przyszłości pewnie coraz bardziej. My oczywiście jako firma technologiczna staramy się być liderem w tym nurcie, w związku z tym na razie skupiamy się bardzo na tym, aby opomiarować właśnie elektrownie, nie tylko nasze urządzenia, ale ogólnie urządzenia rotujące, po to, żeby zbierać z nich informacje, analizować po stronie klienta oczekiwaną konsumpcję energii elektrycznej i zastanawiać się, jak tą energię podać na żądanie, tak żeby minimalizować koszty czy straty na paliwie, czy na stratach energii elektrycznej. I w tym będziemy naszych klientów w przyszłości również wspierali. Tak? Będziemy starali się uproduktywnić i obniżyć koszty funkcjonowania istniejącej floty wytwórczej, żeby nasi klienci na tym rynku europejskim byli coraz bardziej konkurencyjni i oferowali swoim klientom coraz lepsze taryfy, takie trochę powiedziałbym na żądanie, o czym mówił pan prezes Kamiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz ja. No właśnie, no ja niestety, ale chyba będę musiał powiedzieć coś takiego. Przykrego. Tak, to znaczy oczywiście digitalizacja, bardzo szeroko, to już było mówione, bardzo szerokie pojęcie, więc jakbyśmy mówili o właśnie o budowaniu nowych elektrowni, no to nie można sobie wyobrazić, że to buduje się po staremu. Myślę, że tutaj wszystko jest normalnie. My też w grupie Attendy mamy 5 firm, które się zajmują różnymi systemami dla energetyki. I oczywiście tam, gdzie mówimy o normalnej infrastrukturze,
o sieciach takich do zarządzania, no to wszystko jest tak jak zawsze. To znaczy można narzekać, że troszkę jest mniej zamówień albo trochę więcej, ale to się rozwija. To jest proces nieunikniony. Informatyka wszędzie weszła, prawda? Bez informatyki w zasadzie nie da się prowadzić żadnego biznesu. I energetyka na szczęście też oczywiście od dawna o tym wie. I tutaj nie ma w ogóle co za dużo na ten temat mówić. Natomiast no jest ten, też tutaj został poruszony ten wątek tego smart meteringu, smart gridu, czyli dystrybucji. No, mi się wydaje, że stoimy u progu takiego zjawiska, że w ogóle cała gospodarka będzie oparta na prądzie, prawda? Już nie będę teraz mówił o elektromobilności, o ogrzewaniu, o smogu, o tym wszystkim. Nie ma innego źródła energii niż energia elektryczna i sposobu dostarczania, który nie powoduje zanieczyszczeń, właśnie smogu, i to jest przyszłość. Więc trzeba te sieci dystrybucyjne rozwijać. I tutaj, no niestety tutaj nie dzieje się za dużo. To znaczy są oczywiście pewne piloty, które zostały, Energa, no nie ma tutaj pana prezesa z Energii, ale ma dość dużą instalację, 850 tysięcy liczników, więc jest to coś. Tauron też ma tam około 300 tysięcy liczników, ale to jest tylko 300 tysięcy na 5 milionów. Natomiast do 2020 roku no Polska się zobowiązała, ponieważ nie powiedziała, że nie w odpowiednim momencie, że będzie miała 80% opomiarowania wszystkich punktów odbioru energii. No nie wiem, nikt nic nie mówi na ten temat, czy w ogóle w tym kierunku będziemy szli, czy w ogóle zrezygnujemy z tego. Więc jeżeli nie będziemy robić inteligentnego opomiarowania, a to nie jest, są tylko liczniki, bo te liczniki to można na koniec kupić, poczekać, żeby one były najlepsze, bo zbyt szybkie wchodzenie w pewne technologie wcale nie jest dobre. Ale cała reszta, no trzeba tę sieć dystrybucyjną także w sensie fizycznym rozbudowywać i to robić ze świadomością taką, że ona się zawsze przyda. Nieważne, czy tam zasilać będą tą sieć na koniec bloki węglowe, czy może jakieś jądrowe, czy może jakieś solar, jakaś fotowoltaika. Zawsze sieć dystrybucji energii będzie potrzebna. Nie teraz, tylko i za 50 lat, i za 100 lat, więc tutaj nie są stracone inwestycje. Mi się wydaje, że trochę tutaj za wolno to idzie. To znaczy ja patrzę tak z perspektywy przemysłu informatycznego i oczywiście nie chodzi o to, że my nie dostajemy jakiegoś zamówienia, bo raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale po prostu trochę stanęło. Jak gdyby nasi wielcy partnerzy, wielkie firmy energetyczne trochę zajmują się chyba innymi sprawami, no ale może jest to ten moment, że trzeba się sobie przypomnieć o tym. W każdym razie musimy sobie o tym przypomnieć, bo odstajemy. Naprawdę odstajemy. W Unii Europejskiej były kraje, które powiedziały, że nie zbudują tego, nie zrobią tych 80%, bo im się nie opłaca. No, na przykład Niemcy tak powiedziały. No i sobie zbudują tylko częściowo smart metering. Jest takich krajów kilka, ale generalnie średnia, według najlepszych ocen, to 72% wykonania smart meteringu w całej Unii Europejskiej. No ile będzie w Polsce? Na razie, jak widać, to słabo wygląda. Ja tylko chcę powiedzieć, że bez smart meteringu nie ma postępu, nie ma żadnych źródeł odnawialnych, nie ma kontroli nad tym, nie ma nawet porządnego wykorzystania węgla, naszego węgla. Jak nie będę się rozwijał, ale mogę tutaj założyć się o dowolną rzecz, że przekonam każdego, kto myśli inaczej. Musimy to kiedyś zrobić. Jest źle. Sorry. Dziękuję bardzo. Porozmawiamy jeszcze na temat digitalizacji, bo cieszę się, no w ogóle bardzo ciekawe odpowiedzi, więc dziękuję panom bardzo. Cieszę się, że w ogóle rozmawiamy o digitalizacji, bo w sumie chyba przez ostatnie lata to już kiedyś gadaliśmy o inwestycjach, później o tym kliencie, który moim zdaniem tak niespecjalnie dla energetyków jest ważny, a teraz chyba po raz pierwszy rozmawiamy o digitalizacji. No więc jak już wiemy, że ona jakby jest i co to znaczy, no mamy w górnictwie chociażby monitoring w czasie rzeczywistym, to jest wartość. Mamy predykowanie awarii w elektrowniach. Na sieciach mamy walkę z wyciekami. Mamy tego klienta, któremu tam dostarczamy smart home czy jakieś aplikacje. Mamy sieci, które są smartne, tak? Więc w każdym elemencie łańcucha wartości wierzymy, że jest potencjał z digitalizacji. Ale chciałam z panami teraz podyskutować, gdzie jest właśnie biznes dla energetyki, gdzie są business case'y. Czy zawsze jest rzeczywiście biznes case w tej digitalizacji, bo chyba z tezą, że nie wszystko opłaca się digitalizować, to się zgadzamy. Więc pytanie, gdzie jest ta wartość, że opłaca się schylić
po pieniądz związany z digitalizacją w całym łańcuchu wartości. W większości Państwo reprezentujecie grupy zintegrowane pionowo, więc gdzie jest biznes dla energetyki z digitalizacji? I znowu byśmy rozpoczęli dyskusję od Gerarda, prosząc o odpowiedź wszystkich prelegentów. Jak sądzę, wszyscy mamy telefony komórkowe. Nie wiem, ilu z Państwa ma aplikację smart. Ja z takich korzystam. Pewnie Państwo też. Dlaczego? Dlatego, że no, potrzebuję ich. Tak więc cyfryzacja to jest narzędzie. I zgadza się, że musimy mieć jakiś cel. Jeśli ten cel jest, po pierwsze, to może być redukcja strat, redukcja emisji, albo możemy też doprowadzić, aby klienci płacili mniej, bo nie będą musieli płacić za straty. Czyli jedną rzeczą to jest mój cel, oszczędności, którymi chcę się podzielić 50-50 z klientami. Czyli możemy ustalić, ile możemy zaoszczędzić, 20%. I co potrzebuję, żeby to osiągnąć? Po pierwsze, muszę mieć ciśnienie takie oddolne. Dwa, muszę wiedzieć, jak to zrobić. Muszę wysłać kogoś, kto zbierze liczby. Mogę to robić raz w miesiącu, czy powiedzmy co 24 godziny, ponieważ jeśli mam ustalony cel, ponieważ jest to kwestia informacji, jakie informacje będą mi potrzebne i tylko ta jedna może być istotna. Więc to jest bardzo ważne i to, mam nadzieję, robimy. Ale finalnie musimy sobie powiedzieć, wiemy, że mamy już te dane, wiemy, że potrafimy je gromadzić, zbierać powiedzmy co 3 miesiące czy częściej. Muszę wiedzieć, w jaki sposób je gromadzić, w jaki sposób mogę je też automatyzować. I muszę oczywiście też mieć odpowiednie narzędzie raportujące w komputerze i mogę powiedzieć sobie, dobrze, oczekuję 20% oszczędności i wtedy mogę sobie powiedzieć, mogę je zmierzyć i mogę podzielić się również z klientami. Więc to, co robimy, robimy to w sektorze publicznym oczywiście, also in industry, ale także w przemyśle. I powiedziałbym, że Veolia jest integratorem, ponieważ sami możemy zrobić wiele i potrzebujemy opinii od klientów, które mogą pochodzić pośrednio, powiedzmy, poprzez na przykład spółdzielnie czy przedsiębiorstwa budujące budynki. Czyli mogę powiedzieć, to są dane, jakie potrzebuję i następnie możemy wykorzystać oprogramowanie, ale muszę mieć ustalony cel, abyśmy mogli mówić o cyfryzacji. Oczywiście możemy o tym mówić, ale możemy poświęcić na to tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tymi danymi zrobić? Gdzie są wartości dla biznesu w energetyce orlenowej, panie dyrektorze? Optymalizacja, efektywność to są takie kluczowe słowa. Firma, w której pracuję, proszę państwa, wyobraźcie sobie, to jest bardzo związany system różnego rodzaju procesów. Procesów petrochemicznych, rafineryjnych, energetycznych, to są przepływy ciepła, pary, ropy, gazu, energii elektrycznej. Pole do popisu, pole do optymalizacji jest tam, powiedziałbym, przeogromne. My to dzisiaj robimy oczywiście, ale zawsze można to robić jeszcze lepiej, zawsze można to robić bardziej online, zawsze można jeszcze, że tak powiem, wycisnąć pewne dodatkowe wartości. I to jest to, w czym ta digitalizacja nam pomaga. Oczywiście ilość tych danych, które są zbierane, może być przeogromna. Może być problem z właściwym podejściem do tej bazy danych, wykorzystania tych danych właściwych, znalezienia tego, co rzeczywiście ma wartość, a co nie ma wartości. Ale wydaje mi się, jest taki dobry przykład systemu REMIT w handlu energią. Otóż wszystkie transakcje, jeśli tak w dużym skrócie mówiąc, wszystkie transakcje zawierane w energetyce w całej Europie są cały czas online zbierane, przetwarzane, to wszystko trafia najpierw do naszego regulatora, później gdzieś tam do pewnego centralnego systemu. Ilość tych informacji jest przeogromna i też można się zastanawiać,
po co, czy da się to przetworzyć, da się cokolwiek dzisiaj z tym zrobić. Dzisiaj pewnie nie, dzisiaj w jakimś tam części te dane są wykorzystywane, natomiast to, że one już dzisiaj są zbierane, w przyszłości, kiedy będziemy mieli nowe możliwości, nowe komputery, nowe generacji, uda się te dane w jakikolwiek inny jeszcze sposób przetwarzać, to te dane historyczne, które dzisiaj zbieramy, które tak dokładnie może jeszcze nie wiemy, do czego one mogą służyć, mówimy, dobrze, no coś zbieramy, ale dzisiaj ja tego jeszcze nie wykorzystam, ale to, że one już są zbierane, to już też jest pewną wartością. A więc krótko odpowiadając na pytanie, oczywiście optymalizacja, efektywność, to są, mówię, takie dwa kluczowe słowa i to myślę wszędzie to występuje, natomiast związany z tym pewien przesyt w ilości zbierania danych nie uważałbym za problem. Kwestia jest tylko taka, wybrania dzisiaj tych właściwych danych, a to, co dzisiaj gdzieś zbierzemy, co zostawimy na naszych dyskach, co będzie stanowiło jakąś wartość historyczną, to nie będzie niesamowita baza danych historycznych, niesamowicie wartościowa do innych, nowszych analiz, które gdzieś tam w przyszłości będziemy mogli robić również. Dziękuję bardzo. Czy ja troszeczkę ad vocem do tego, co tutaj usłyszeliśmy, to znaczy, to zbieranie danych też kosztuje. Więc jeśli patrzymy w kategoriach też, z jednej strony oczywiście optymalizacji, efektywności, zagadnień na poziomie operacyjnym, to oczywiście ta wartość jest bezdyskusyjna. Natomiast patrząc w kategoriach tego, aby odpowiednie te środki, które musimy gdzieś w skali pewnych ograniczonych budżetów, oczywiście nie mówię o Orlenie, mówię o Tauronie, tu mamy pewne ograniczenia. W związku z tym musimy gdzieś starać się precyzyjnie adresować te rozwiązania technologiczne, które są w stanie generować pewne dane, tak abyśmy już dzisiaj byli w stanie w możliwie dużym stopniu z tych danych korzystać. I muszę powiedzieć tak, że na pytanie pani tutaj prowadzącej ten panel, nie ma w tej chwili moim zdaniem przykładu spółki energetycznej w kraju, która byłaby w stanie pokazać efektywność rozwiązań digitalizacji na całym łańcuchu wartości, dlatego że pokrycie tego spektrum w całym łańcuchu, tak jak tutaj pan prezes wspomniał, pionowo zorientowanych koncernów energetycznych jest praktycznie nieosiągalne, natomiast jest pytanie na skupienie się na kluczowych zagadnieniach. U nas w grupie Tauron tymi zagadnieniami z jednej strony jest tak zwany asset management, czyli właśnie zagadnienia związane z automatyką, opomiarowaniem źródeł wytwórczych, ale też nie tylko i wyłącznie w kategoriach takiej dotychczas rozumianej automatyki, ale też w kategoriach tych działań, które mają ten charakter wyprzedzający, pewnej predykcji zdarzeń przyszłych, które mogą zaistnieć, tak, abyśmy faktycznie pewne najdrobniejsze dane, najdrobniejsze sygnały mogli zbierać i na ich bazie przewidywać pewne, no, alarmistyczne trendy, które mogą doprowadzić do wywołania czy to awarii, czy uszkodzenia jakiegoś systemu w perspektywie jakiegoś czasu i to jest klucz moim zdaniem digitalizacji w obszarze operacyjnym. Natomiast drugim tym fragmentem, któremu poświęciłem pierwszą część mojej wypowiedzi, to jest obszar klienta i to jest nawiązanie tutaj do już też wcześniejszych wypowiedzi. Kondycje firm energetycznych w kontekście takiej, a nie innej floty wytwórczej powodują, że obszary wytwarzania są w większości przypadków nieopłacalne. Oczywiście w tej chwili mamy wprowadzany rynek mocy, ale też wszyscy, jak tutaj siedzimy, zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie przejściowe w perspektywie. Dlatego, znaczy w pewnym sensie przejściowe, a z drugiej strony takie, które daje nam chwilowy oddech, tak abyśmy w tej chwili, w perspektywie najbliższych lat wypracowali pewne rozwiązania i pewne podejście modeli biznesowych, tak aby spółki energetyczne czy paliwowo-energetyczne mogły w perspektywie tej dekady, na którą teraz łapiemy oddech ze względu na rynek mocy, mogli sprostać już prawdziwie rynkowej grze, tak aby prowadzone przez nas biznesy były opłacalne. I tego typu rozwiązania związane właśnie z automatyzacją, robotyzacją, wkraczaniem sztucznej inteligencji do pewnych rozwiązań w obszarze obsługi klienta absolutnie powoduje, że tam dostrzegamy przyszłość i pomimo takiej subtelnej, sarkastycznej uwagi tutaj pani prowadzącej, to nie jest slogan, dlatego że tam autentycznie mocno zlojalizowani co do brandu
przypadku akurat mojej spółki Taurona klienci czujący się zaopiekowani w innych aspektach związanymi chociażby z całym niszą pewnej comiesięcznej, comiesięcznego problemu z płatnościami za różnego typu opłaty. To wszystko mogą integrować tego typu firmy jak Tauron ze względu właśnie na rozwiązania digitalizacji, dostępność technologii, która dotychczas była zarezerwowana dla innych sektorów rynku. Czy w kontekście, tak jak tutaj było powiedziane, nawet zderzenia się z pewnym zagadnieniem handlu i produktów, które dotychczas były dostępne w sklepach czy hurtowniach energetycznych, to wszystko powoduje, że to jest absolutnie ta troska, nie tak, abym powiedział, gdzieś na poziomie dużych sloganów, tylko tego, że w digitalizacji obszaru klienta dostrzegamy realną marżę. To mi osobiście, jako człowiekowi zorientowanemu jednak na biznes, pachnie po prostu marżą i w tym kierunku upatruję przyszłość. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, Enea... A propos tych środków Orlenu, myślę, Orlen ma środki, ale nie jesteśmy rozrzutni i może właśnie dlatego mamy te środki. Panie prezesie, co Enei się bardziej opłaca? Przewidywać awarię na kotle, czy tego smart home'a robić? Gdzie te pieniądze są z digitalizacji w Enei? Myślę, że tutaj już koledzy bardzo, mówię dość szczegółowo w te aspekty weszli. Ja powiem tak, powtarzając pewną tezę, że jeżeli mówimy o efektywności operacyjnej, to działamy na koszty, tak? A działamy na koszty, jeżeli unikamy awarii, tak? Możemy uniknąć awarii i wtedy to nam się bardzo mocno opłaca. I podobnie jest jako z dostawą jakościową prądu, czyli wskaźniki SAIDI i SAIFI. Każdemu się opłaca być mniej awaryjnym, tak? Bo w tym kontekście, jeżeli nie dostarczamy energii elektrycznej, to klient nie zużywa, tak? I wtedy płaci mniejsze rachunki, patrząc tak trywialnie, ale tak automatyzacja pomaga zarządzać koncernami, firmami, tak? Od spodu, czyli bottom up, jeżeli będziemy potrafili w sposób właściwy tą automatyzację wykorzystać dla celów właśnie poprawienia efektywności kosztowej, zarówno czy w kopalni, czy przy turbinie wiatrowej, czy przy wytwarzaniu konwencjonalnym, czy gazowym, to zawsze daje to wymierne efekty i tutaj kolega mówił o tym, jeżeli to będzie sprawniejsze, to będziemy mieli mniejszą ekspozycję na koszty CO2, uprawnienia CO2, etc., etc. A teraz wracając, bym powiedział, do korzyści. Transformacja energetyki jest faktem, staje się faktem i tego nie zatrzymamy, tak. Coraz więcej będzie stanowiła energetyka rozproszona. Już jest pewne przepisy i regulacje zostały w polskim prawie zaadresowane i mówimy o klastrach energii. Mówimy o mikrosieciach i w momencie, kiedy nie będziemy mieli odpowiedniego oprzyrządowania, nie będziemy gotowi na te nowe trendy, nie będziemy potrafili obsługiwać nowych obszarów, tak, które biznesowych i modeli biznesowych, które się pojawiają wraz z postępem technologicznym. I tutaj ta inwestycja da zwrot w przyszłości, bo my będziemy wiedzieli, jak te sieci się będą zachowywały, w jaki sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nowe regulacje rynkowe, bo nowe regulacje rynkowe też to jest przepis, to jest te regulacje. Energetyka jest dość mocno regulowana w tym obszarze. Mamy subsydia na różne elementy. Prezes URE taryfuje odbiorców G, tak? Jeżeli mówimy o rynku mocy, podobnie będziemy ci efektywni, bo jest aukcja, tak? I w aukcji, żeby wygrać, to trzeba wiedzieć, jakie ma się koszty, w jaki sposób do tego podejść. To mówię, całe spektrum jest, ale to jest przygotowanie do zbudowania przewagi konkurencyjnej i strategicznej na rynku. Jeżeli nie będziemy oprzyrządowali naszych sieci, nie będziemy mogli nowych modeli biznesowych zaproponować, jeżeli pojawią się klastry, niezależność, hybrydowe układy, bo już takie się pojawiają na całym świecie i tutaj nie będzie odwrotu i firmy lepiej przygotowane będą mogły lepiej korzystać z tych trendów i z tej transformacji, która występuje, a klienci będą chcieli pracować z profesjonalistami.
Dziękuję bardzo. Znowu zapytam oczami dostawców, jak się ma rzeczywiście ta digitalizacja? Panom wypada tutaj mówić, mi nie, więc bardzo proszę o komentarz. Jak się ma ta digitalizacja? Gdzie jest wartość w polskiej energetyce z digitalizacji? Znaczy, ja chciałbym też ze swojej strony poprzeć, czy wesprzeć pana prezesa Kamińskiego, któremu rzeczywiście ten klient leży na sercu, to słychać w głosie, prawda, tą energię wokół tego klienta, także pani prowadząca, nasz panel trochę próbuje jednak mimo wszystko obniżyć wartość tego klienta w oczach grup energetycznych, tak rzeczywiście nie jest. Dlatego, że... Ja dbam o nas, szanowny panie, o nas jako klientów. Ja akurat nie mam przyjemności być klientem Tauronu, w związku z tym mam szansę dać się pozabiegać o siebie, prawda? Oczywiście żartując troszeczkę, natomiast prawda jest taka, że obserwując to, co w tej chwili się dzieje w kilku obszarach w Polsce pod względem relacji firm energetycznych ze startupami, poszukiwania tam konkretnych rozwiązań, wprowadzenia na rynek nowych marek. To jest też jest ciekawe rozwiązanie. Znamy ten announcement z tamtego tygodnia PGE, która wprowadza nową markę na rynek warszawski, bo to jest dosyć ciekawe zjawisko, które jest odróżnione od tego, co znowu mówił pan prezes Kamiński, czy przywiązania klienta do konkretnej marki. Tak, jeśli mamy nową markę, to nie ma tej relacji marka-klient, w związku z tym w tej marce możemy zaproponować kompletnie nowy zakres i gamę usług. I przy tym podejściu potrzebny jest kompletny skok jakościowy, czyli pokazanie, do tej pory firma energetyczna traktowała mnie jak klienta, tyle musiałem czasu czekać na infolinii, rachunek przychodził spóźniony, albo przychodziła kara za niezapłacony rachunek, którego nigdy w życiu nie dostałem itd., itd. Wszyscy jako użytkownicy sieci energetycznych mniej więcej wiemy, jakie różne historie mieliśmy z firmami energetycznymi. Natomiast chciałem powiedzieć, że nowa marka musi stworzyć kompletnie nowy customer experience. Żeby przekonać do siebie i przyciągnąć do siebie klientów, musi pokazać tą wartość dodaną i nie da się tego zrobić bez digitalizacji, czyli dobrej informacji o tym, co to jest ten klient, jaki jest jego behawioryzm, jak on się zachowuje, czego on ode mnie rzeczywiście oczekuje, jak mogę mu to podać, jeśli ma problemy, to jak mogę mu je rozwiązać nawet proaktywnie, czyli jak mogę wcześniej wiedzieć o tych problemach. I te narzędzia widzimy, które po prostu powstają. To są narzędzia, które powstają w ramach tych startupów, ale też są narzędzia gotowe, które są integrowane. Mój kolega mówił też o tym, że liczniki rzeczywiście, inteligentne liczniki są takim kręgosłupem tej całej przyszłości pod względem digitalizacji, jeśli chodzi o obsługę tych klientów, bo tam firmy energetyczne będą widziały wszystko, łącznie z tym, czy dany klient jest w mieszkaniu, czy go nie ma, czy zużywa tylko pralka akurat energię elektryczną, czy również lodówka i tak dalej, i tak dalej. To stworzy ogromne możliwości i widzimy w tej chwili, jak firmy energetyczne te dane przetwarzają i takie wnioski wyciągają już, z ogromne możliwości wyjścia z ofertą bardzo wysoce skustomizowaną dla klienta końcowego, żeby nie płacił za to, czego nie dostaje, albo płacił za coś, czyli dodatkowe produkty, tak, bo możemy sobie wyobrazić, czy też mówił o tym prezes Kamiński, że dostajemy my jako użytkownicy, czy mieszkańcy co miesiąc kilka faktur od telewizji kablowej, od firmy energetycznej, od firmy, która nam wywozi śmieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest potężna przestrzeń do również optymalizacji z naszego punktu widzenia. Po pierwsze, jeden rachunek umożliwia nam łatwiejsze płatności, ale też wyobrażam sobie, że firma, która przyjmuje większy pakiet usług dla naszego domostwa, jest w stanie nam wprowadzić pewną synergię, w związku z tym efekt skali da nam też obniżki, czyli jesteśmy w stanie redukować nasze koszty funkcjonowania naszej rodziny czy naszego domu. I tutaj ta digitalizacja już powoli istnieje. My ją widzimy nawet bardziej w takich firmach dosyć ciekawych, bo firmą Skarbu Państwa również jest firma Enel, włoska firma, którą dosyć dobrze znamy. To jest firma, która właśnie doprowadziła takie ucieczki do przodu, czyli z jednej strony się mocno transformowała do nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej po to, żeby właśnie być niezależnym od kosztów emisji CO2 i jest w tej chwili jedną chyba z najbardziej wycenianych firm energetycznych w Europie na pewno, ale pewnie też i w świecie w pierwszej piątce. I ta firma w tej chwili bazuje na wielu modelach biznesowych, wielu markach, łącznie w Stanach Zjednoczonych mają bodajże 3 marki, które dostarczają klientom energię elektryczną i to wszystko bazuje na systemie, znaczy na modelu Big Data, gdzie są zbierane ogromne liczby informacji o klientach końcowych i tym, jak te oferty rzeczywiście, z jakiej technologii możemy podać. Dziękuję bardzo. Cóż, ja bym może zaczął od tego, że jednak jako normalny klient, konsument, no widzę nieprawdopodobny skok, jeśli chodzi o jakość usług. Akurat miałem ostatnio jakąś tam przygodę i musiałem zmiana
powiedzmy jakiegoś tam adresu, musiałem coś załatwić w firmie energetycznej, to raz robiłem to w Warszawie, a raz gdzieś tam na wsi na Mazurach. I muszę powiedzieć, że w obu przypadkach był szok. To w ogóle przez parę lat... A które te firmy? No to pewnie pewne PG gdzieś tam na Mazurach, a tutaj... Dobra, mówmy, bo ich nie ma. Tak, a tutaj Innogy, prawda, w Warszawie. Ale chodzi o, nie chodzi o to, bo myślę, że to samo bym miał, gdybym był w Krakowie czy powiedzmy na Wybrzeżu. Po prostu znowu nie bądźmy tacy, znaczy panowie nie powinni być tacy skromni, no po prostu skok jest nieprawdopodobny, po prostu to jest inne, wchodzi się, jest się obsługiwany, system informatyczny, siedzą kompetentne panie albo panowie, wszystko wiedzą, parę ten, drukuje się nowa umowa, w ogóle to, o czym mówimy, to w ogóle już jest, ja wiem, że jeszcze jest wiele do zrobienia, ale to jest, nie wiem, czy państwo tutaj jesteście tej samej myśli, ja uważam, że olbrzymia progres jest zrobiony, więc teraz te proste rzeczy to już mamy za sobą, teraz trzeba myśleć o następnych, prawda? I teraz jak mówimy o takim zarabianiu, no energia to nie jest taki normalny towar, on na przykład musi być, no tam bez energii nic innego nie rozwija, więc tutaj troszkę te prawa rynku muszą być, że tak powiem, nieźle regulowane i są, prawda? Ale generalnie to nie chodzi o to, żeby jak najwięcej tej energii sprzedać i dołożyć na przykład do tego, tylko żeby zarabiać pieniądze, prawda? Więc właśnie ta efektywność, więc ja myślę, że narzędzia informatyczne to są proste narzędzia do tego, żeby we wszystkim pomagać i w szczególności i dzięki temu można po prostu efektywniej prowadzić cały biznes i zarabiać. Oczywiście jeden to robi lepiej, drugi gorzej, jemu lepiej wychodzi, drugiemu gorzej. Tak jak w każdym innym przemyśle, ale myślę, że akurat w polskiej energetyce tak najgorzej to nie wychodzi. Natomiast to są te wyzwania, te nowe. Na przykład właśnie, ja powiem tylko o jednym, co jest też związane może z tą energetyką nowej generacji, z tym smart gridem, to jest na przykład sterowanie popytem, prawda? Czyli wpływanie na popyt, czyli krótko mówiąc, taka prosta rzecz jak umiejętność zlikwidowania pików poboru prądu, to może dać oszczędności idące w miliardach, nawet w 100 miliardach. Nie trzeba nowych bloków budować, nie ma problemów spłaszcza się właśnie te piki i w tym momencie te oszczędności na przykład pokazują, że po pierwsze jakość tego prądu, który się dostarcza, jest dużo lepsza i rzeczywiście pokrywają wszystkie koszty inne rozwoju tego smart gridu, które przyczyniają się do tego, że nie ma też fraudu. No nie chcę tego wszystkiego, bo to są oczywiste rzeczy, ale generalnie, no ja powtarzam taki slogan, bo mi się strasznie podobał, to jest tam z Unii Europejskiej, tam w okolicach Komisji Europejskiej bardzo często mówiony, że smart grid i ten smart metering dla Europy to ma być to samo, co gaz łupkowy dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to wprowadzimy w Europie, to będziemy mieć taki sam ekonomiczny sukces, więc ja myślę, że my też w Polsce będziemy to samo mieć, tylko trzeba to konsekwentnie zrobić, a bardzo dużo już jest zrobione. Dziękuję bardzo. Troszkę nawiązując do digitalizacji, ale przechodząc do tych wyzwań stojących przed energetyką, bo zmiana tego, to co prezes Kowalik powiedział, że już jednak model tej tradycyjnej firmy energetycznej się zmienia. Mówimy o nowych modelach biznesowych, to też wynika z tych trendów konsumenckich, jak mikrogeneracja, coraz więcej mamy instalacji przydomowych. Chciałam zapytać panów, ma się duży model tej tradycyjnej energetyki, duże elektrownie versus klastry energetyczne, mikrosieci, mikroinstalacje, jak samochód elektryczny, który no, wydaje się, że będzie na agendzie w zasadzie każdego państwa europejskiego nabierał na znaczeniu, jak to się ma do tego tradycyjnego obrazu polskiej elektroenergetyki i poprosiłam o komentarz pana Kowalika, pana Kamińskiego, pana Dębowskiego, pana Brlont, rozpoczynając od pana Kowalika. Dziękuję. Co się stało, że pani zmieniła kolejność? Taki psikus, panie prezesie. Proszę. Taki psikus, tak. Bo tak by pan po prostu nie był czujny, a tak pan odpowie i będzie mógł sobie myśleć o czymś innym. Poważne zagadnienia, bo to są elementy, bym powiedział, przyszłego biznesu, jeżeli mówimy o pewnej elektromobilności, o tym, co zaznaczyłem, mówimy o klastrach, mikrosieciach i możliwości obsługi tego typu rozwiązania na rynku energii. Na razie mamy dość centralizowany system, gdzie PSE, czyli operator narodowy,
no jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne i tak samo operatorzy systemów dystrybucyjnych również tutaj dostarczają prąd, energię elektryczną w taki sposób, żeby jej nie zabrakło i by jak najmniej awaryjnie. W momencie, kiedy pojawiają się pewne kwestie z klastrami, z mikrosieciami, pojawia się pytanie o kwestie bilansowania, tak, w jaki sposób zabezpieczyć te mikrosieci, klastry i w jaki sposób to będziemy się rozliczać w tej kwestii. I to są, bym powiedział, pytania, na które prawdopodobnie znajdziemy odpowiedź w najbliższych latach, tak, bo mówię, nie zastopujemy pewnej transformacji, nie zastopujemy pewnej nowej świadomości klientów, którzy chcą być samowystarczalni też patrząc i też myślą efekt rachunkiem ekonomicznym. Jeżeli pojawiają się te technologie bardzo efektywne kosztowo, chodzi o produkcję energii, już dajemy możliwość wymiany tej energii, bo prawo daje taką, chodzi o prosumentów, jeszcze nie na skalę biznesową i małego biznesu, ale prosumenci już funkcjonują i na naszym terenie obsługujemy ich, dając im odpowiednie doradztwo, czy im to się opłaca, czy nie, bilansując się rocznie z nimi. I to wymaga nowego podejścia, nowych rozliczeń i nowych rozwiązań też informatycznych, tak jak mówimy, czyli to nie będzie taki prosty system billingowy, który do tej pory mieliśmy, a on jest, naprawdę to jest potężny układ, którego jakakolwiek zmiana i dlaczego mamy zmieniać dla kilku tysięcy klientów, jeżeli mamy 2,5 miliona klientów, tak, no to wtedy zaczyna się pojawiać pytanie o sensowność ekonomiczną, ale takie są wyzwania i takie wyzwania będą stały przed firmami typu ENA. Stąd też może się pojawić w przyszłości kwestia, to co tutaj koledzy mówili o DSR-ze, czyli zarządzanie popytem i wchodzenie ze zużyciem energii elektrycznej, no w przyszłości być może będziemy mieli dynamiczny układ cen, tak, nie będzie tej ceny stałej, tylko będziemy po prostu reagowali, że w pewnych obszarach dnia będzie nam się bardziej opłacało wykorzystywać tą energię, która jest w sieci. Ale to jest, mówię, to są wszystko zagadnienia, nad którymi trzeba mocno pracować, no bo one będą podlegały pewnym regulacjom już wyższego rzędu, żeby dać możliwość nowym biznesom, nowym modelom biznesowym połączenia z klientem. I stąd uważam, że elektromobilność, która też będzie wchodziła pod nasze strzechy, tak jak telefony komórkowe, tutaj pan z Veoli pokazał ten instrument, no to będziemy inaczej już traktować te samochody, będziemy na wieczór w domu czy pod blokiem ładować, będziemy się przyzwyczajali do tego, to zmieni kompletnie behawioryzm też klientów. Jeżeli damy im te narzędzia i damy te regulacje, to klienci na pewno będą z tego korzystali i skorzystają wartościowo, bo musimy dać tą wartość, tutaj koledzy na ten temat mówili. Stąd bardzo istotnym elementem jest ta ustawa o elektromobilności. Ona kierunkuje pewne działania. Na pewno będą jeszcze następne reguły gry podawane, no i firmy energetyczne, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne, za dostarczanie, będą musiały odpowiadać odpowiednimi urządzeniami, odpowiednią automatyką, odpowiednimi być może z powiązaniami ze startupami, z nowoczesnymi rozwiązaniami, które dadzą satysfakcję i wartość klientom. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Żeby nie powtarzać tych pojęć, wokół których się kręcimy, ja jednak dodałbym jeszcze jedno, które jest, myślę, nawet takie z mojego punktu widzenia obserwacji i też wielu analiz kluczowe dla przyszłości każdej z tych dziedzin, które przed chwileczką były wymienione, to jest kwestia wielkoskalowych magazynów energii. No one tak naprawdę będą, wydaje się, w perspektywie tych wszystkich trendów, o których dyskutujemy, takim realnym changemakerem na rynku, który może absolutnie zrewolucjonizować podejście tak samych modeli biznesowych, które realizują koncerny energetyczne, ale jak i postaw i zachowań klientów. W ogóle te wszystkie trendy, które dyskutujemy, abstrahując od ich takiego aspektu czysto technologiczno-inżynieryjnego, też wywołują szereg zmian o charakterze takim właśnie behawioralnym.
w społeczeństwie i w nas indywidualnie jako klientach. I też o tym nie zapominajmy, że no chociażby wspomniane klastry energii, nawet jeśli byśmy na tym etapie ich jeszcze takiego, bym powiedział, mocno jeszcze niedojrzałości tego projektu. Wciąż jeszcze te ramy prawne nawet wokół tego zagadnienia są nie do końca doprecyzowane, w związku z tym wszyscy spodziewają się, że w najbliższych latach jeszcze będzie tutaj szereg tak zwanych chorób wieku dziecięcego, jeśli chodzi o zagadnienie klastrów energii, ale to nie jest tak, że koncerny energetyczne typu Tauron, czy jak tutaj wspomniał pan prezes Kowalik, Enea, stoją obok tego, tylko są w tym zagadnieniu, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że to są trendy, kierunki, które są jakby już nie do zahamowania. W związku z tym to nie jest tak, że się tak zwana duża energetyka obraża na rzeczywistość, tylko ją akceptuje, a co więcej wręcz tworzy. Z tego punktu widzenia u nas też mamy koordynatora tego typu zagadnień wewnątrz grupy Tauron, to jest Ekoenergia, która też we współpracy głównie z Tauronem Dystrybucja tym zagadnieniem się bardzo mocno zajmuje. Mamy już około 6 aktywnych klastrów, w których uczestniczymy i to zagadnienie też jest dobrym elementem do takiego pola doświadczalnego w relacjach też ze startupami. W ogóle chcę powiedzieć, że zagadnienie startupów jest takim nowym wyzwaniem, z którym jako kultura organizacyjna dużych koncernów energetycznych nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak przyjdzie nam się zmierzyć. Wydaje mi się, że ta współpraca właśnie na styku chociażby grupy Tauron jest bardzo pobudzająca do myślenia, bo jednocześnie oczywiście te osoby, którym trudno byłoby pracować w takich sztywnych, korporacyjnych ramach, poprzez to, że mają swoich dedykowanych opiekunów z poszczególnych spółek grupy Tauron, ale pracując w swoim naturalnym środowisku, w swoim gronie, czy jakby no przede wszystkim no poza koncernem, bo tak jak mówię, pewne przyzwyczajenia rynku pracy teraz wśród ludzi młodych są zasadniczo różne, natomiast to buduje bardzo dużą przestrzeń na bardzo takie ciekawe, powiedział, doświadczenie o charakterze wręcz socjologicznym, jeśli chodzi o to, jak trendy na rynku energii będą zmieniały postrzeganie firm energetycznych, świadomość zużycia energii, świadomość oszczędności energii, tym czym jest energia jako taka. To nie będzie jakiś wirtualny prąd w gniazdku. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze? Proszę państwa, jeżeli mówimy o trendach, to trzeba by się przez chwilę zastanowić nad tym, jak ta energetyka będzie wyglądała w przyszłości. Jeśli mówimy o wielkiej energetyce, o wielkich blokach energetycznych, one na pewno będą potrzebne. Ktoś musi trzymać częstotliwość w systemie. Ktoś musi być odpowiedzialny za backupowanie tej części zmiennej, tej części bardzo rynkowej. No i teraz, jeżeli popatrzymy na te duże elektrownie, 4 do 5 lat przygotowanie inwestycji, 3-4 lata realizacja inwestycji, przy dzisiejszym tempie rozwoju rynku one nie są zbyt przystosowane do istnienia na rynku, do konkurowania na tym rynku. No chociażby dlatego wprowadzamy rynek mocy właśnie po to, żeby pomóc tym elektrowniom, żeby one mogły powstać, żeby mogły produkować bez oparcia tylko i wyłącznie o rynek. A więc co się zaczyna dziać? Ja to widzę w ten sposób, że ta wielka energetyka wytwórcza zaczyna powoli stawać się pewnego rodzaju infrastrukturą, podobno do sieci energetycznych. To jest coś, co musi być, natomiast nie za bardzo jest to coś, co może uczestniczyć w rzeczywistym rynku energii. To zaczyna być coraz bardziej regulowane i można sobie na przykład wyobrazić coś takiego, że wielkie elektrownie systemowe, tak samo jak sieci, są regulowane, muszą otrzymywać swoje przychody, one muszą być w systemie, ale wyjęte są z tego obszaru ryzyka, z tego obszaru rynkowego. To jest też kwestia bezpieczeństwa, tak, systemu. I w związku z tym, co nam pozostaje w obszarze rynkowym? W obszarze rynku pozostaje nam obszar tej małej generacji, prosumentów, klastrów, tam, gdzie mamy przeróżne technologie, tam, gdzie właśnie ten rynek jak najbardziej może zaistnieć. To są instalacje łatwe do zbudowania w krótkim okresie czasu. To są systemy bardzo łatwe do, czy bardzo łatwo można przenosić te technologie, bardzo łatwo można je modernizować, dostosowywać do rynku. I tak sobie bym ten rynek gdzieś w przyszłości wyobrażał. No bo
rynek mocy, tak mówię, nie jest niczym innym, jak właśnie takim pierwszym krokiem. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Niemczech, tam te przekształcenia, RWE, dawny E.ON, zobaczcie Państwo, w tym kierunku to troszeczkę zmierza, tak? Następuje taka separacja. W związku z tym to jest chyba ten taki generalny trend. Jeżeli uznamy to, co się dzieje za naszą rzeczywistość, no to w tej chwili dopiero możemy rozmawiać o klastrach, możemy rozmawiać o tej małej energetyce prosumenckiej i o roli nas jako firm energetycznych na tym rynku. Znowuż, jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, powstają firmy, tak zwane agregatory, które zbierają tych poszczególnych wytwórców. W ich imieniu one gdzieś tam dalej handlują, czyli możemy powiedzieć takie klastry, ale takie handlowe, bo klaster, o którym my tu mówimy w Polsce, jest takim bardziej fizycznym klastrem. Takie też powstają, ale jeszcze pewnego rodzaju wirtualne jakby klastry. I to jest ten nowy rynek, który powstaje. Do tego wszystkiego jeszcze mamy elektromobilność. Mamy oczywiście największy problem w energetyce związany z magazynowaniem tej energii. To jest i to, co wpływa na elektromobilność, no ale jeżeli popatrzymy na ilość samochodów, które dzisiaj mamy na rynku, każdy z nich ma akumulator. Jeżeli te akumulatory, jeżeli tą moc, pojemność tych akumulatorów dałoby się wykorzystać też do pokrywania gdzieś tam szczytów, czyli nie wiem, kupować, samochód przejeżdża ulicą, jest tam jakaś cewka indukcyjna, w tym momencie szczytu ja biorę od niego energię, kiedy indziej go ładuję, to wszystko jest dzisiaj do wyobrażenia, tak? W tym kierunku gdzieś prawdopodobnie ten rynek będzie ewoluował. I duża energetyka to będzie ta część taka infrastrukturalna, jak to będzie zorganizowane komercyjnie, to jest jakby druga rzecz. Natomiast rynek przeniesie się na ten poziom niższy. Tam w bezpieczny sposób będzie mogła być prowadzona konkurencja, tam w bezpieczny sposób te ryzyka będą w jakikolwiek sposób nadzorowane, opanowywane. Tak moim zdaniem to będzie wyglądało i do tego się przygotowujemy. My również jako Orlen, jako firma, też się przygotowujemy do tego rodzaju rynku. Mamy ileś stacji paliwowych, gdzie te dachy no wręcz prosi się o to, żeby gdzieś tam zainstalować fotowoltaikę, tak? To można zainstalować jakieś turbiny wiatrowe również. Dzisiaj przeczytałem wiadomość, że rozmawia się o tym, ażeby akcyza na gaz do silników gazowych została zniesiona, więc może ta mała kogeneracja w oparciu o silniki gazowe ruszy w Polsce, tak? To następne by było źródło bardzo takiej fajnej energii rozproszonej. To znowuż jest taki bardzo fajny rynkowy kierunek. To jest coś, czemu my się bardzo mocno przyglądamy, ale nie tylko przyglądamy, my również bardzo już w rzeczywisty sposób zaczynamy działać, zaczynamy pewne próby prowadzić na tych naszych stacjach benzynowych. Tak sobie wyobrażamy ten przyszły system, no i tak widzimy, że może być współistnienie tej dużej energetyki z tą energetyką rozproszoną, gotową na ryzyko, o bardzo rozproszonym też, rozproszonej strukturze własności, wystawionej na pełne ryzyko rynkowe i tam będzie to jądro, tam będzie się działo ten prawdziwy rynek. Super, dziękuję bardzo, Jerzy. Maybe what has changed is that to, co być może uległo zmianie, we were thinking, linear. To, że myśleliśmy jakby w kategoriach liniowych. Czyli budowaliśmy elektrownię, a potem mówiliśmy, dobra, potrzebujemy rurociągu, żeby nastąpił przesył do klienta. To był jeden przepływ, prosty, powiedziałbym. Odpowiednie wymiarowanie, oszacowanie pojemności. Ale teraz to, co się dzieje, nie powinniśmy myśleć liniowo, ale bardziej okrężnie. Jako konkretny przykład, w Poznaniu nasze sieci są stworzone w oparciu o ten model. Mamy klienta przemysłowego, Volkswagen. Mają kompresory, które generują ciepło. I to ciepło wpływało do atmosfery. Zaczęliśmy rozmawiać z nimi na temat tego, co możemy z tym zrobić. Mówię, dobra, ale wysyłamy to do was. Dobra.
Ale dlaczego nie powinniśmy, dlaczego nie wprowadzać tego z powrotem do sieci? Dlaczego nie odwrócić tego kierunku przepływu? Znaleźliśmy rozwiązanie. Dobra, możemy to zrobić przy tym samym rurach, ale przy odwrotnym kierunku przepływu. Korzyść z tego jest taka, że ta strata ciepła następowała tak czy inaczej, więc w pewnym momencie zredukowano straty w procesie. Fabryka jest jakby w mieście, w otoczeniu budynków i teraz te budynki są ocieplane na skutek niewielkich obwodów, które wokół tego zakładu, więc te straty cieplne są obniżone i energia jest jakby przesyłana w tym kierunku. I tak się to zrobiono to rok temu, dlatego musieliśmy usiąść z klientem do rozmów i musieliśmy spojrzeć na problem od innej strony, nie tylko od strony przesyłania czegoś do klienta. To jest mały, ale konkretny przykład tego właśnie, o czym mówię, żeby nie myśleć w sposób liniowy, ale w sposób całościowy, żeby klient był czy prosumentem, ale żeby był też tą jednostką generującą. Musimy ze względów bezpieczeństwa mieć pewną rezerwę pikową. Na przykład bojlery zimą, które muszą być, pracują właśnie w takich okresach trudniejszych. Jeżeli wykorzystując rezerwy po stronie klienta będziemy mogli uniknąć problemów, to będzie korzystne dla wszystkich. Inny przykład, w Wągrowcu generujemy i dystrybuujemy, przesyłamy energię, ale musimy zdecydować, co zrobić, aby zostawić boiler gazowy na przykład. I widzieliśmy, że miasto ma problem z odpadami i stwierdziliśmy, dobra, jak z jednego problemu możemy stworzyć rozwiązanie. Teraz współpracujemy z miastem, to jest praca zespołowa i razem mówimy o tym, jak rozwiązać, jak zrobić to i jednocześnie rozwiązać problem miasta, co pozwoliłoby nam uniknąć inwestycji prawdopodobnie. Nie wiem, czy to można traktować w kategorii klastra, czy jakiegoś prototypu klastra, ale wykorzystując taki model, na początku myśleliśmy bardziej o biomasie czy o gazie, jakby nie widzieliśmy, że jest inne paliwo dostępne, a mam nadzieję, że to rozwiązanie, do którego doszliśmy wspólnie, w ciągu roku zostanie wprowadzone i byłoby to przejście z systemu centralizowanego do decentralizowanego. To są dwa takie konkretne przykłady, które chciałem przedstawić, żeby pokazać właśnie ten, być może, no, nie wiem, czy to można nazwać nowym sposobem myślenia, ale na pewno z innym podejściem. Bardzo. Zapraszam Państwa, szanowną publiczność, do zadawania pytania naszym prelegentom. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Ja mam takie pytanie generalne, jeśli chodzi o storage, o energii. Koncentrujemy się głównie na bateriach. Wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że zasoby światowe niklu, kadmu i innych materiałów, z których produkuje się baterie, są bardzo ograniczone. Wystarczą prawdopodobnie na 1%, ewentualnie 1,5-2% maksymalnie na mobilność, zaspokojenie mobilności. Ja wiem, że w Stanach od wielu lat ogromne nakłady już się, granty się kieruje na możliwość wykorzystania wodoru czy innych man-made, to znaczy produkowanych paliw przez
przez to. Czy nie można wziąć w Europie jakiegoś zmienić trendu, bo to my idziemy nigdzie. Jeżeli mamy nie mamy materiału do produkcji odpowiedniej ilości, aby wyprodukować baterii odpowiednią ilość, żeby magazynować, nie ma sensu po prostu brnąć ten temat. Może akurat większą część i więcej koncentracji skierować się na wykorzystanie wodoru jako paliwo do jako storage. Dziękuję bardzo. Okej. To poprosimy o komentarz pana Dybowskiego. Dziękuję. Firma nasza produkuje dość sporo wodoru, akurat do celów procesowych. I zastanawiamy się nad tym też, patrzymy na to, co się dzieje na świecie, w Europie. I generalnie są takie dwie tendencje do rozwoju tej elektromobilności oraz tej hydromobilności, tak to się nazywa, czyli w oparciu o wodór, tak, samochodów, autobusów i tak dalej. Wydaje mi się, że to są dwa kierunki, które idą troszeczkę równolegle. Elektromobilność oczywiście jest o wiele bardziej zaawansowana, z wodorem zawsze jest problem ze składowaniem go. No, paliwa wodorowe też jeszcze nie są tak bardzo efektywne, ale to na pewno są jakieś dwa kierunki. Natomiast właśnie bardzo dużą zaletą wodoru jest to, że można go przechowywać w dość krótkim czasie, to tam nie ma wtedy żadnych dużych strat, można ten wodór by przechowywać i wydaje nam się, że oczywiście jak najbardziej jest to kierunek. Produkując większą, my możemy produkować większość wodoru. Możemy, jeżeli powstaną w Polsce samochody na wodór, autobusy wodorowe, będziemy ten wodór produkować, przygotowujemy się do tego, żeby ten wodór dostarczać właśnie dla celów komunikacyjnych, ale jednocześnie też, no tutaj kłania się właśnie optymalizacja, digitalizacja i tak dalej, będziemy starać się wykorzystywać go jako medium, w którym można by składować energię. Także jak najbardziej jest to kierunek, który rozważamy właśnie ze względu na to, że ten wodór już jest pewnym medium, które cały czas wykorzystujemy, on cały czas istnieje w naszej świadomości. Może tylko krótko, bo jeżeli mówimy o tej części elektromobilności, ale tutaj chyba przy tym założeniu, że jeżeli mamy nadpodaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tak, to wtedy mówimy o power to gas, tak, i to jest, to jest ten kierunek, o którym mówił przed chwilą pan Jarek Dybowski, z tym, że wodór jest paliwem przyszłościowym, jego też można z syngazu produkować, ale te założenie trzeba wykonać, że mamy energię praktycznie zerową i wtedy tą energię zerową będziemy mogli do produkcji wodoru wykorzystywać, wtedy to ma ekonomiczny sens, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ale jeszcze jedna jest kwestia, no bo tą energię możemy też wykorzystywać do elektrowni szczytowo-pompowej, tak? Wtedy w momencie, kiedy mamy nadprodukcję, to też jest ten element magazynowania energii już znany i stary od wieków, tak? To też jest element taki, który powinniśmy wziąć w tej energetyce wielkogabarytowej, scentralizowanej. Mówię, i to poukładanie całego systemu i rynku energii, no to jest, mówię, naprawdę skomplikowana sprawa, ale też trzeba nad tym się pochylać. Dziękuję bardzo. Panowie, w ramach podsumowania, no dzisiaj sobie powiedzieliśmy, jakie są trendy. Mnie bardzo cieszy, bo chyba w zasadzie wszyscy widzimy bardzo podobnie ten świat i tą przyszłość. Ale chciałam panów poprosić na koniec o dosłownie jednominutowy komentarz. Jaki jest priorytet każdego przedsiębiorstwa, aby nie minąć się z tymi trendami? Czyli co dzisiaj jest na agendzie każdej firmy, że musi być wykonane natychmiast, aby nie przespać okresu tej zmiany z korzyścią dla firmy? I poprosiłabym o komentarz, rozpoczynając od pana Szweda. Tylko minutę. No cóż, no ponieważ doskonale wiemy, jak ten świat będzie wyglądał za kilkadziesiąt lat. Za 2-3 to nie bardzo, ale za kilkadziesiąt, i tutaj już mówiliśmy, no to jednak trzeba w tym kierunku dążyć, więc my po prostu rozwijamy systemy informatyczne, które już wspomagają te nowoczesne sposoby produkcji energii, przechowywania energii, magazyny energii, systemy do zarządzania. No tyle. No i w ten sposób, licząc na to, że także coś się da zarobić na naszym bliskim polskim rynku.
Wydaje się, że to mądre, nie? Ja powiem tak, na naszej agendzie w tej chwili jest 3D, którzy pewnie wszyscy znają, to znaczy bardzo mocno inwestujemy w nasze R&D w zakresie digitalizacji przede wszystkim, żeby wspierać naszych klientów i generować nowe modele biznesowe. Po drugie dekarbonizacji, bo wierzymy, że świat dokładnie w tym kierunku idzie, a po trzecie decentralizacji, bo te, tak jak powiedział pan dyrektor z Orlenu, świat potrzebuje dużych systemowych inwestycji, ale szybkość zmian w tej chwili w energetyce nie będzie pozwalała w dłuższej perspektywie czasu na przeprowadzenie ciągle takich inwestycji. Będziemy musieli w energetykę rozproszoną coraz bardziej inwestować. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj kierunek NA jest zaznaczony w strategii, ale na dzień dzisiejszy to jest optymalizacja rachunku ekonomicznego z aktualnych aktywów. To jest istotna sprawa, żeby zbudować potencjał finansowy i potencjał organizacyjny na nowe inwestycje, zmianę miksu i zmianę i odpowiedź na nowe trendy. Jeśli chodzi o Tauro, to dwa duże takie, powiedział, zwymiarowane pojęcia zostały zakontraktowane w naszej strategii ogłoszonej blisko dwa lata temu. To jest to, że 25% marży chcemy generować w roku 2025 z nowych biznesów. Dosyć enigmatyczne pojęcie, ale przy tej skali działania koncernu energetycznego domyślacie się Państwo, że mówimy o setkach milionów złotych wygenerowanych z nowego obszaru dotychczas nierealizowanego w grupie Tauron. Z drugiej strony, żeby też sprostać tego typu myśleniu i tego typu wyzwaniu, aż 0,4% przychodów grupy Tauron, co też jest twardo zapisane w strategii naszej grupy, dedykujemy szeroko rozumianemu obszarowi R&D. W związku z tym w moim mniemaniu, i wydaje mi się, że wypowiadam się w imieniu zarządu całej grupy, jest to, gdzie będzie Tauron w perspektywie najbliższych lat, to jest absolutna taka klientocentryczność rozumiana przez pryzmat multienergetycznej grupy, tak aby w oparciu o 5,5 miliona klientów budować dodatkowe wartości dla nich, ale też dla wartości grupy Tauron. Dziękuję. Dziękuję. Orlen oczywiście w obszarze energetyki. Przepraszam Państwa. To, co mamy na stole, to są morskie elektrownie wiatrowe, a więc przygotowujemy się do tej bardzo, bardzo znaczącej inwestycji. Uważamy, że to jest dla nas przyszłość, to jest właściwie kierunek inwestowania. Przyglądamy się również mocom szczytowym, bo jest zapotrzebowanie w Polsce. W tej chwili widzimy, co się dzieje z mocami szczytowymi, jaki jest deficyt mocy szczytowych. I to są takie dwie rzeczy najbardziej uchwytne na dzień dzisiejszy. Trzeci kierunek, nowe technologie. To, co wszyscy tutaj koledzy też powtarzali. Patrzymy na to, co się dzieje na rynku, tą wizję rynku, którą Państwu wcześniej przedstawiłem, ponieważ tak sobie ten rynek wyobrażamy. Patrzymy na możliwość rozwijania klastrów nowych, innych technologii alternatywnych, również magazynowania, również, tak jak mówiłem, myślimy o wodorze. To jest to, co mamy na stole w tej chwili. Dziękuję bardzo. First, definitively, it's energy saving. Oszczędność energii, ponieważ energii tutaj każdy jest zwycięzcą. Endless process. All the time, proces nieskończony, nawet jeżeli wierzymy, że zrobiliśmy wszystko. Zawsze można iść dalej. Więc to jest nasza codzienne. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim panom za udział w dzisiejszym panelu. Państwu dziękuję za uwagę. Mi się taki podobał jedna z wypowiedzi dzisiaj, która padła od panelistów, mianowicie wypowiedź pana Dybowskiego, który powiedział: no fajnie, że zbieramy te dane i zbierajmy je na wszelki wypadek, bo jest z nich wartość, bo one mają tą wartość historyczną i się kiedyś przydadzą. To mi się tak ładnie łączy z takim spotkaniem, które miałam w zeszłym tygodniu, gdzie jedna z pani prezes z firm energetycznych powiedziała: dobra, ja już je nazbierałam te dane, a teraz co ja mogę z nimi zrobić? I rzeczywiście myślę, że to jest taki znak zapytania, który stoi przed polskimi przedsiębiorstwami. Ja mam nadzieję, że za rok w takim panelu będziemy mogli więcej porozmawiać o tym, co rzeczywiście te dane zwracają, no bo że nowy świat przyszedł, to już sobie potwierdziliśmy. Dziękuję bardzo za udział w panelu.